Dobra, więc witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Elden Ring. Może pamiętacie, w poprzednim materiale udało nam się dojść do zupełnie nowej, zimowej krainy. Ale zanim to wszystko zrobimy, no trzeba przejść jeszcze te poprzednie lokacje. No z tego co nam zostało, no to mamy jeszcze to górne Kelit. Ta lokacja jest w sumie o wiele trudniejsza niż ten początkowy Kelit. Ten początkowy był w sumie kilkadziesiąt odcinków temu, jakiś, nie wiem, mieliśmy 70 poziom, więc na tamtą lokację to było w miarę okej, ale jeżeli chodzi o ten górny Kelit, z tego co widziałem, no trzeba mieć powiedzmy jakiś setny, trochę więcej. Ja osobiście mam 120, więc to z pewnością powinno starczyć. Więc na samym początku przejdziemy na katakumby poległych. No i zobaczymy, jak to się zaprezentuje. Szczerze mówiąc, jeszcze jakkolwiek się nie zagłębiałem, jeżeli chodzi o tą lokację, więc dokładnie nawet nie wiem, co mi może w tym miejscu czekać. No, zobaczymy po takim dłuższym czasie, jaki będzie właśnie poziom trudności. Od razu widać jakieś dosłownie dziesiątki różnych przeciwników, więc to wygląda ciekawie. W sumie nie musimy z nimi walczyć, po prostu przejdę sobie jakoś bokiem, w sumie tyle. Niech się sami powybijają. A ja po prostu przejdę i zbiorę przedmioty. A, to jest mało przyjemna lokacja. Tu mamy do czynienia z tym słabym stanem trucizny najmocniejszej. Więc jeżeli będzie taka możliwość, to ewidentnie nie chcemy sobie tego naładować. W sumie nie widziałem żadnych dodatkowych przedmiotów, ale jeszcze mogę to tak mniej więcej zobaczyć. O, kolejne dusze. Dobra, niech one sobie ze sobą walczą. Ja się z nimi nie będę pojedynkował. Taki jestem leniwy. Wydaje mi się, że to było na tyle. Jeszcze moglibyśmy tak mniej więcej, powiedzmy, sprawdzić tędy z kolei. Jest jakiś skarb, patrzcie na to. Dobra, mamy coś całkiem ciekawego. Przy okazji wydaje mi się, że mamy te chroniące piguły, które niwelują właśnie ten stan trucizny, więc tak się można przed tym wszystkim bronić. Tam jeszcze jest jakiś przedmiot. Nie tak prędko. Jak się w ogóle do tego miejsca dostać? Chyba na te całe schody. To rzeczywiście mamy jeszcze coś epickiego. Czy mnie to jakkolwiek ominęło? Chyba od tych wrogów jakkolwiek wypadło. No ja sobie jeszcze za darmo zbieram te całe dusze, więc dajcie spokój, to jest taka prosizna. Ajajaj, zawaliłem, niepotrzebnie się przewróciłem w tym bagnie, bo cały czas ten stan będzie mi się ładował. Tak nie wolno niestety robić. No i wyżej te piguły jeszcze po raz kolejny wykorzystam. No patrzcie, bez przerwy mi się to ładuje, to jest mało przyjemna sprawa. Bez sensu się tak przewracać w tych miejscach. Dobra, przejdźmy w każdym razie dalej, ale jak to w ogóle zrobić? Tędy na górę? Jeszcze mnie goni jakiś wariat bez przerwy, dobra. Skróćmy jego męki. Uran, co jest? Dobra, to jakiś dosyć poważny łucznik. Najchętniej skróciłbym dystans między nimi. A ci wrogowie są w ogóle jacyś zupełnie nowi niż to, co do tej pory widziałem. Ale całkiem dobre obrażenia również zadają. Patrzcie, jak potrafią się właśnie cofnąć. Co to jest za wróg? Może być dosyć denerwujące. W szczególności, jeżeli chodzi o tych większych. Zobaczmy, jak sobie ogień na niego poradzi. No kurde, to jest, się szykuje. Dosyć poważna walka, dajcie spokój. Dobra, ładnie kolesia przebiłem, come on, mocny atak. Ajajaj, ale mi uciekł. No to jest solidny wróg, jeszcze raz tak zrobię. Nie, zdążymy, come on. Wow. Ale mnie prawie zamordował, dajcie spokój, co za straszny wróg.
chciałbym od tego wroga jakkolwiek uciec, come on. Znowu będzie się teleportował. Dobra, muszę przyznać, że te dungeony są na wysokim poziomie trudności. Ci rycerze mogą sprawiać naprawdę duże zagrożenie. Natomiast jeżeli chodzi o tych mniejszych, no to prosta w sumie sprawa. No i tak potrafią się tak głupio teleportować. Dobra, w każdym razie mamy jakiekolwiek postępy, jeszcze mamy takie spojrzenie na sam środek z tego co widzę. I niby mógłbym tam zaskoczyć, ale nie wiem czy to jest najlepszym rozwiązaniem. Lepiej przejdę sobie tak powiedzmy bardziej naokoło, ile mam jeszcze leczeń, 7, więc no połowę już zmarnowałem. Ciężka sprawa. Dobra, ten wróg raczej nie powinien być aż taki super ciężki. Raczej ten zwyczajnego kalibru. Dobra, przebity. Tam mamy jeszcze jakiegoś rycerza, mało przyjemnego, kurde. Wow, ale dobrze, że byłem bardziej powolny. Dobra, no jeżeli go w kozi róg zapędzimy, to już nic nam nie wykona. Ojojoj, ten wróg niestety się chyba zauważył mnie, nawet ciężko w sumie powiedzieć. No nie chcę od razu tak wchodzić z nim w walkę, postaram się jakiegoś backstaba sprzedać, zobaczymy czy to będzie dobrym rozwiązaniem. No to jest ewidentnie jeden z trudniejszych dungeonów do tej pory. Dobra, to nam dużo załatwi. Teraz mocny atak z kolei. Ło! Naprawdę! Dobra. Kurde! Koleś wszystko dosłownie omija. Dajcie spokój, co za straszny wróg. Dobra, to będzie bardzo ciężki pojedynek. A gdyby go tak zostawić, czego on w ogóle w tym miejscu strzegł? W sumie niczego nadzwyczajnego, prawdę mówiąc. Z tego co widzę, chyba muszę się i tak udać na sam dół, zobaczmy. Będę uciekał przed takim jednym wrogiem i zobaczymy. Czyli tam mógłbym jeszcze zaskoczyć o wiele niżej, to jest jedna sprawa. A tędy z kolei. Jeszcze mógłbym backstaba temu z kolei wlepić. A ci to są też przeciwnikami? Tak jest, rzeczywiście, okej. No, trzeba na to również zwracać uwagę. Wow! No i mamy szkarłatną zgniliznę, czegoś, czego się w sumie nie spodziewałem. Kurde, co za straszne miejsce. Dobra, wyleczyłem tą zgniliznę przynajmniej, ale na co mi to wszystko będzie? Mam jeszcze tego strasznego przeciwnika, z którym w sumie nie chcę się jakoś specjalnie pojedynkować. No, w każdym razie mamy to, czego szukałem, a mianowicie bramę, która gdzieś nas być może zaprowadzi. Chyba na walkę z bossem. Czyli gdzieś otworzyły się drzwi zapewne do tej walki z bossem. Kurde! No jak sami widzicie, poziom trudności tej lokacji jest jednak całkiem wysoki. To trzeba jednak twórcom przyznać. Jeszcze ta cała szkarłatna zgnizna. No jest dobra, w każdym razie no zrobiliśmy te najważniejsze postępy. Jeszcze mógłbym z tamtymi wszystkimi bohaterami jakkolwiek powalczyć, ale to było trochę ryzykowne. Co może nas jeszcze interesującego w tym miejscu czekać? No tam po prostu przejdziemy na sam środek i pewnie będzie walka z bossem. Tak bym się w sumie spodziewał i rzeczywiście. Już bez żadnych pułapek. Czyli co, weźmy jeszcze... A nie, to już mieliśmy uruchomiony ten cały lampion, więc weźmy naszą duszę wspaniałą i zobaczmy.
No, czyli z takim będę musiał sobie radzić. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to ataki ogniste były na niego super efektywne. A chyba i nie, kurde, co za wróg. Ile ma zdrowia? Dobra, ta kraina jednak nie jest aż taka prosta. Koleś jeszcze z tej zgnilizny próbuje uderzyć, nieprzyjemna sprawa. Dajcie spokój. Aż ciężko się w sumie zorientować. Kurde, ta kraina jest jednak o wiele trudniejsza niż to, co do tej pory widziałem. Jeszcze zasięg tego całego przeciwnika, kurde, ciężka sprawa. O! Dobra, załatwiony. I mamy jeszcze legendarnego... legendarną duszę przy okazji oraz złote nasiono. Kurde, to akurat było naprawdę bardzo dużo warte, trzeba przyznać. Dajcie spokój, ale ten wysoki kalit jest jednak na wysokim poziomie. No jakiś 110, 120 poziom postaci trzeba w tym miejscu posiadać, żeby jakkolwiek sobie poradzić. No dobra, pierwsza miejscówka sprawdzona, teraz przejdziemy do kolejnej, a mianowicie do... Zaraz, co jeszcze nas wcześniej ominęło? Ta, to seriańska kryjówka. Jeżeli mi pamięć nie myli, to był właśnie taki ukryty dungeon. A więc, żeby się w ogóle do niego dostać, ten dostęp był taki trochę utrudniony, on był za ukrytym przejściem. Ja poza odcinkiem to już w sumie sprawdzałem, a więc... wiem, na czym to wszystko mniej więcej polega, więc w tym miejscu za takimi oto dziwnymi... jak to nazwać... grobami... to jeszcze jest właśnie taki ogromny tron, jakiś pojedynczy przeciwnik, no to... to były takie pojedyncze skały, należało w to wszystko uderzyć i dopiero wtedy... No i to znajduje się właśnie w tym miejscu koło Fortu Farod, tylko że piętro niżej. No i w sumie tyle. Dobra, więc od razu ulepszmy jeszcze się o jeden poziom. Chyba jakiś 122 albo coś w tym stylu. Rozwój postaci, no to już drogo wszystko kosztuje, trzeba przyznać. 100 tysięcy prawie. Powiedzmy, że pójdę, nie wiem nawet w co. Powiedzmy, że wytrzymałeś do 30... poziomu sobie podejdę. 125 poziom postaci, więc całkiem nieźle. No i zobaczmy, co tym razem będzie się w tym miejscu znajdowało. Od razu widać jakichś przeciwników koło niebieskich kryształów. Zobaczmy, na czym to będzie polegało. A ich łatwo w sumie skontrować tymi mocnymi atakami pod R2. To ci przeciwnicy z wykopalisk. Ta, po raz kolejny te całe kamieniołomy. Ten motyw już był w sumie wielokrotnie przedstawiany w tym całym tytule. Tam jeszcze słychać jakieś... O, mamy ukryte przejście, właśnie coś słyszałem z tej lokacji, ale dokładnie nie wiedziałem. Dobra, w każdym razie wjeżdżamy backstaba. O. No i w sumie ta lokacja wydaje się być już znacząco prostsza, szczerze mówiąc. Tędy kolejne ukryte przejście rzeczywiście. Czyli tym będzie się charakteryzowało to całe miejsce. Co ja słyszę? Ale dziwna sprawa, chwila, moment. Chyba o wiele niżej, jakieś duchy przerażające, nie wiem, chodzą. W sumie nie jestem przekonany, może jeszcze się cofnę przez chwilę, tam był inny korytarz, który wydaje mi się bardziej poboczną sprawą.
achievement. Zobaczmy jeszcze to na wstępie. To już wszystkich mamy na backstaba i to było na tyle. Nie ma ukrytych przejść kolejnych. Nie, czyli to było na tyle, okej. Dobra. Czy idziemy w dobrym kierunku? No i teraz trzeba będzie sobie jakoś poradzić wokół tych kryształów nieprzyjemnych, ale co to za dźwięki? Pierwszy raz słyszę coś takiego przerażającego. Co tam się niżej dzieje? Jakiś demon przerażający. Co za straszna sprawa. No, kolejny wróg. A, mocne ataki łatwo sobie z nimi radzą. Na jednego strzała tacy giną. Dobra, w każdym razie zobaczmy, co my mamy dalej. O, mamy do czynienia z jakimś magiem mało przyjemnym. Dobra, najpierw właśnie z tym bym sobie chyba poradził. No, a nawet z jednego zwyczajnego ataku mogę ich totalnie zamordować. W takim razie nie jest jakaś super ciężka lokacja. Patrzcie, ile oni mi HP zadają. No, to ten dungeon nie będzie aż takim wielkim wyzwaniem. Myślałem, że będzie trochę ciężej to wszystko zwyciężyć, ale jak sobie widzicie, dajemy radę. Dobra, zobaczmy natomiast jeszcze tędy. Rzeczywiście mogę jakoś przejść naokoło, ale no szczerze mówiąc, pierwszy raz to wszystko przychodzę. Nie wiem, czy ja to dobre robię w dobrej kolejności. No i to już prosty pojedynek. W zasadzie jakieś 200 HP mają ci przeciwnicy. Ja osobiście z jednego zwyczajnego ataku biję za jakieś, nie wiem, chyba 600. Czy tam 500. Więc to wychodzi dosyć prosto. Ten jeszcze jak potrafi skoczyć ślimak. Kurde. Kto by się spodziewał. Dobra, jeszcze tędy zobaczmy, jakaś mroczna lokacja. Czego by się w tym miejscu spodziewać? To wygląda jak miejsce na walkę z bossem, ponieważ mogę właśnie tego sojusz... Znaczy, mogę się właśnie zrespić. To chyba będzie walka z bossem. Nie, nie chcę teraz tędy iść. Chyba. Nie, to bez sensu, to zbyt daleko. No tak patrząc po strukturze tej całej lokacji, wydaje mi się, że powinniśmy się jednak cofnąć. Jeszcze nas ominęło kilka rzeczy. A mianowicie na przykład tędy. Jak ja w zasadzie teraz przychodziłem, o tam się jeszcze cofniemy na sam początek. No i patrzcie na to, jeszcze no przeskoczymy chyba na drugą stronę, co być może coś nam zagwarantuje. A to po raz kolejny proste backstab, nawet nie trzeba tego backstaba stawiać przeciwnikom. W każdym razie, czy teraz powinienem się do tej lokacji jakkolwiek udawać? Nie wiem, czy to będzie dobrym rozwiązaniem. A z tym mamy walkę. A, nie ma on jakiegoś wielkiego poziomu z tego, co widzę. No dobra. Oj, ale niestety truciznę otrzymałem. No, ta trucizna nie jest już aż tak super poważna. Też się możemy wyleczyć w dosyć prosty sposób. Dobra. No i zobaczmy, gdzie nas to wszystko doprowadzi. Teraz pytanie, jakieś kółko robimy. No, jak sobie widzicie, ta trucizna nie bije aż tak wiele. Z tej akurat nie trzeba się jakoś konkretnie jej leczyć. Najgorsza jest ta czerwona. Chyba murowa trucizna. Tak, czyli zrobiliśmy kolejne kółko, kolejna sprawa załatwiona. A to jeszcze nie wszystko. Nie, czyli tędy już zaskoczyliśmy? Chwila, moment, można się już w tym wszystkim trochę zgubić. Wydaje mi się, że jeszcze dałoby radę jakkolwiek zejść, że to już chyba nie są jeszcze wszystkie lokacje. Tych terenów najniższych z tym jeziorem jest o wiele więcej. Czy mogę ten zeskoczyć, czy ja umieram? Nie, chyba mogę. No i od razu mamy do czynienia z jakąś tajemniczą bramą. O! A, to ci cali magowie. Już od bardzo dawna tego wroga w sumie nie widziałem.
sprawdź. Pieczęć może zostać złamana jedynie przez łamacza pieczęci. Ciekawa sprawa, nie wiem do czego to może w sumie doprowadzić. Że jakiś przedmiot specjalny jest wymagany i dopiero wtedy zrobimy jakieś większe postępy. Może przedmiot fabularny albo coś w tym stylu. No i tak, i tędy wracamy się do tej lokacji, gdzie walczyliśmy z bossem. Czyli tak, wydaje mi się, że wszystkie lokacje zostały sprawdzone, więc cudowna sprawa. Więc tak, wejdźmy teraz na górę, chyba zawalczymy po raz kolejny z jakimś bossem. Na samo zakończenie jeszcze tego dungeonu. To już chyba ostatnia sprawa, jaka nam została. A tędy już byliśmy, może pamiętacie. Tędy przed chwilą żeśmy zeskoczyli. No niestety potrzebna jest jakaś pieczęć tajemnicza. Dobra, czy jesteśmy w dobrym stanie? Chyba będziemy mieli walkę z bossem, ale raczej sobie powinniśmy poradzić. Nie wiem, co by się musiało stać, jacy wrogowie by musieli być w tej lokacji. Czy to już jest walka z bossem, czy... Nie, nie ma tak prosto, okej. No w każdym razie dostaliśmy ten posąg Mariki, czyli pojedynczego save'a, więc wspaniała sprawa. No i zobaczmy jeszcze tak naokoło. Po raz kolejny jeden z bardziej rozbudowanych dungeonów. To bez wątpienia. Dobra, może po tym jeszcze kolejnym krysztale. No nie widzę jakichś wielu spektakularnych rzeczy do wzięcia. Nie blokacja dużych rozmiarów, ale bez itemów specjalnych. A to z kolei jakiś atak jeszcze lodowy. Nawet nie wiedziałem, że te ślimaki tak potrafią jakkolwiek zamrozić. No i to było chyba na tyle, na tą wielką komnatę. Jaskinie, więc teraz zejdźmy niżej i szykują się kolejne wykopaliska. Kurde, kiedy się ten dungeon skończy? To jeden z największych bez wątpienia. No i od razu widać walkę z bossem, ale nie wiem, czy to będzie aż takie proste przejście. Jeszcze coś słyszę właśnie po bokach, jakby były kolejne korytarze. O, i pułapka. Na każdym kroku mamy. A jeszcze stojąc na tym lodzie, okazuje się, że otrzymuję obrażenia. A, patrzcie na to, czyli rzeczywiście jakoś do góry trzeba wskoczyć, ale... No nie da rady. Nie mam takiego parkouru, chyba że konno. Nie da rady. W dungeonach, niestety. Nie, po robocie nic nie wykonamy. Później postaram się to odblokować. Tędy też nie ma przejść, tak dla pewności. Więc zobaczmy, jak szykuje się sama walka z bossem. O kurde! Dobra, mamy trzech bossów jednocześnie się okazuje. To może być dosyć mało przyjemnym zadaniem. Kurde! Jeszcze murowa trucizna, najgorzej. O, to będzie ich bardzo dobrze przebijało. Patrzcie na to, teraz mocne ataki. Dobra, jeden przebity. Teraz mocne ataki powinny go totalnie wykończyć. Come on, patrzcie na to. Ej, co jest? Dobra, przebijamy kolesia. Maksymalnie. No te mocne ataki są super dobre na to. Dobra, muszę morową truciznę wyleczyć. Teraz się uleczymy. Dobra, zaraz sobie dam radę, ja wam mówię. Kolejny przebity, come on. Dobra. I teraz tylko pod R2. To załatwi sprawę. Kurde, nie mam już siły, żeby więcej zrobić. Dobra, załatwiony i ostatni.
tylko pod R2, mocne ataki, to totalnie go przebije, tych kryształowych wrogów. To jest najlepsza kontra. Tak jest! Kryształowa struga została znaleziona. 8000 dusz, co? Co to ma w ogóle być? To jest niesprawiedliwe. Czuję, że zasłużyłem na o wiele więcej. Chyba, że za każdego było 8000, ale... To i tak, nie wiem, była o wiele trudniejsza walka moim zdaniem. Jedyna sprawa, która mnie trapi, to że tam było trochę wyżej wejście i dokładnie nie wiem, jak się tam dostać, ale z każdej strony już sprawdzałem, więc ciężko powiedzieć. Tędy natomiast jest jakiś dziwny pilar, ale to nam dużo chyba nie daje. Nie, w każdym razie możemy się cofnąć na początek dungeonu, więc wspaniała sprawa. Może z jakiejś zupełnie innej strony, z innego dungeonu tam wejdziemy. Czasami są takie skróty, albo czasami, albo jeszcze jest ta lokacja za pieczęcią i niestety nie wiem, jak się do niej dostać. Może w jakimś innym odcinku to jeszcze wykonamy. Dobra, czyli kolejny dungeon, pieczara w smoczych kurhanach. Pamiętam, że to było również dosyć ciężkie do zwycięstwa. To z jakimś ogromnym niedźwiedziem chyba była walka. Kiedyś próbowałem na niego zwyciężyć, ale no tak, 50 poziomów temu było to dosyć uciążliwe i ciężkie. Tak, czy jesteśmy koło tego wielkiego drzewa? Zaraz wam pokażę, jak się do tego miejsca wchodzi, ale to nie było jakieś super ciężkie. Tak, czyli mamy to drzewo, nie, to drzewo chyba jest z innej strony, przepraszam. No w każdym razie dosyć łatwo zauważyć ten cały dungeon, macie właśnie taką oto drogę i na tej drodze się to wszystko znajduje. No i co, zawalczymy sobie teraz z tym całym bossem, to była walka z tym ogromnym niedźwiedziem, więc zobaczymy. Chyba nawet nie mogę wezwać sojusznika, jeżeli dobrze pamiętam. No od razu właśnie go widać. Może od razu wlepię mu jakiś mocny atak? Nie. Kurde, jak mnie zauważy na samym wstępie. Patrzcie, ile ma kolej zdrowia. Straszna sprawa, dosłownie. Kurde, jak mnie przebił, no nie. Ajajaj. No to będzie super ciężki pojedynek. Patrzcie, ile koleś ma zdrowia. To podpalenie również nie zadało jakoś super wiele. Walka z wielkim niedźwiedziem. Zobaczmy, jak ten drugi skill sobie jeszcze poradzi. Nawet kolesia dobrze przebiłem. Ale patrzcie na te obrażenia, on mi tutaj połowę życia zadaje. Chociaż w tym miejscu ten wróg się jakkolwiek dziwnie buguje. Wy to widzicie? A, teraz nic mu w sumie nie zrobiłem najgorzej. Mam o tyle zdrowia, kurde. Postaram się jeszcze jakkolwiek zwyciężyć. Ten koleś wydaje się trochę bugować właśnie w tym pojedynczym przejściu. Co za straszny wróg. Może z jakiejś kuszy powinienem tego kolesia jeszcze dokończyć. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Mam jeszcze jakiekolwiek strzały? Kurde, powinienem coś mieć chyba. No tak, już sobie powiedzmy doładuję kolesia. Żeby nie ryzykować jakoś zbytnio. Ma naprawdę tyle zdrowia, że... To jest dosłownie straszna sprawa.
dobre. Jeszcze kolesia zaspamuje kilka takich ataków i to powinno chyba załatwić sprawę. Jeszcze mamy całkiem dużo tych strzałów. No to nie jest chyba jakieś najbardziej profesjonalne podejście, ale wolę już powiedzmy nie ryzykować. Spalę kolesia od tyłu i tyle. Nawet nie wie jak na mnie zareagować. Płonące strzały tak zwane. Kurde. Mam jeszcze strzał jakiegoś innego rodzaju. Zobaczymy. Cóż, nie mam niestety, kurde, to wygląda dosyć słabo. No rany, dobra, chyba trzeba będzie już zawalczyć w dosyć zwyczajny sposób, co ten koleś w ogóle próbuje. Dobra, nareszcie, urany, co za stwór! 8000 dusz za niego otrzymałem, no ale dobra. Powiedzmy, że było warto. Dosyć tajemniczy dungeon, muszę w tym miejscu przyznać. Nie wiem, co mi może jeszcze tam dalej czekać. Po prostu na wstępie dostajemy takiego oto wielkiego bossa. No ale w sumie nie wiadomo, co będzie jeszcze dalej. Jeszcze jakieś jelonki, żem zamordował. No dobra, w każdym razie widać przejście nieco dalej. Zobaczmy, gdzie to nas jeszcze może doprowadzić. Mam nadzieję, że już nie będzie większej ilości tych niedźwiedzi. Nie, to było chyba na tyle. Talizman kozobyka tak zwany, okej. Na czym to może polegać? A, czyli, że zwiększa równowagę. No ja osobiście mam już znacząco lepsze te całe materiały, więc raczej nic w tym miejscu już nie zmienię. Może jeszcze jakieś ukryte przejście? Nie, to było chyba na tyle. Dobra, więc kolejna rzecz, jaką chciałem wam pokazać, to wieża Lenne. Z tego, co widziałem właśnie na jakimś tutorialu, to najlepiej po prostu wskoczyć z tej oto strony za pomocą tego wiru ogromnego, bo z tej strony niestety nie da się zrobić żadnych w sumie postępów, nie ma żadnej również zagadki. Po prostu trzeba uzbroić się w dobry parkour i wskoczyć w odpowiednią lokację, czyli o tędy. No i to powinno załatwić sprawę, więc proszę bardzo. Oj, trochę zawaliłem najgorzej. Nie, chyba najprostszym sposobem będzie wejść na taki oto dach, tak na samym wstępie. Ten zeskakujemy. No i podobno jakoś z tej oto strony można w zwyczajny sposób, powiedzmy, zlecieć na ten cały balkonik. No i proszę bardzo, mamy wejście do środka. Czyli w sumie zupełnie inne podejście niż w innych wieżach, muszę przyznać. Zazwyczaj mamy w tych miejscach walki na jakiś... Znaczy, przepraszam, nie walki na bossów, tylko rozwiązywanie łamigłówek. A tu z kolei musimy wykazać się jakimś parkurem. Dobra, w każdym razie widzę, że mamy mini walkę z jakimś bossem, ale... No, z takimi przeciwnikami już sobie radziłem. Kurde, ile on ma zdrowia? To może jednak trochę... Zabolaj, dobra, za pomocą magii. Też jakoś dużo to w sumie nie daje. A może koleś się jakkolwiek zastagruje? Co to w ogóle za stan dziwny? Chyba jakimiś śnieżnymi atakami koleś próbuje mnie załatwić, ale nie ma tak prosto. Dobra, muszę mu tak z 5 ataków wstawić i... Potem się cofnąć i w sumie na tym polega cała walka. Dobra. No i proszę bardzo, nie dało się rzeczywiście tędy przejść, wszystko zostało zablokowane. Więc nie ma opcji, żeby dostać się z tych głównych wrót. Dobra, czyli w sumie przeciwnik załatwiony, jeszcze możemy przejść w drugą stronę. O, proszę bardzo, właśnie tędy. Może zyskamy jeszcze jakiś przydatny materiał, przedmiot, więc sprawdźmy. Jeżeli chodzi o później, no to przejdziemy sobie jeszcze chyba w tą stronę. Wielki most Farum, tak zwany. Tam pamiętam, była walka z dosyć przerażającym bossem, więc... Nie wiem, czy to będzie takie proste. Dobra, w każdym razie zobaczmy, co teraz zyskamy interesującego.
ma kamień pamięci, czyli że mogę więcej zaklęć jeszcze zapamiętać. Dobra, jeżeli chodzi o te lokacje bardziej północne, to w sumie można łatwo sobie przejść właśnie na północ. Pamiętam, że były jakieś pułapki w postaci pojedynczych wrogów, ale w zasadzie nic konkretnego. Więc chyba od razu przejdę na ten wielki most Farum, żeby nie przedłużać. I teraz się w sumie zastanawiam, bo z tej strony mamy walkę z bossem, to jest jedna sprawa. I mamy jeszcze walkę z tej strony z innym bossem, więc w sumie nawet dokładnie nie wiem, czy ten boss jest na moim, powiedzmy, poziomie, czy tak łatwo będzie sobie z nim poradzić. Dobra, spróbuję, zobaczę. Może cokolwiek jeszcze z tego wyjdzie. Dobra, to się uleczmy i chodźmy na straszliwy pojedynek. Latający smok Greynel. Ile on ma w ogóle zdrowia? Wydaje mi się, że raczej powinniśmy kolesia chyba załatwić. W szczególności początek powinien być dosyć prosty. Jak będę jeszcze na tym całym koniu. Ale trzeba uważać na te ataki ogniste ewidentnie. Te smoki potrafią czasami dobrze one-shotować. No, obrażenia całkiem łatwo w sumie wchodzą, jak sami widzicie. No, już kolesia zastagerowaliśmy w dosyć prosty sposób, więc ładujemy. Nie, to dosyć raczej prosty przeciwnik, jeszcze sobie naładujmy kolejne ataki. Jak mamy jakiś 120 poziom, to jak sami widzicie, wychodzi dosyć szybko. No, żeby nas nie zwalił z tego konia, to by było mało przyjemne. No i to w sumie nie będzie takim wielkim zagrożeniem. Dobra, żeby tylko nas nie zaatakował z tego ataku ognistego. Dobra. Tak, takie ogniste są najbardziej przerażające. Mogą totalnie one-shotować, więc nie wiem. A te zwyczajne ataki są raczej proste. Chyba z tym razem. Czyli pokonano wielkiego wroga, cudowna sprawa. No i jeszcze mamy serce smoka i dosłownie tak dużo golda, że dajcie spokój. Czyli całkiem niezła próba, pierwszy boss załatwiony, ale z tego co widziałem, ten kolejny boss będzie chyba jeszcze potężniejszy. To będzie walka właśnie z tym ogromnym gargulcem, z którym kiedyś sobie już próbowaliśmy poradzić, ale ten był naprawdę na dosyć wysokim poziomie, więc nie wiem. No to jeszcze jacyś mniejsi przeciwnicy, chociaż też mają całkiem dużo zdrowia. Dobra, w każdym razie co my robimy, to dodajmy sobie poziom, więc proszę bardzo. Rozwój postaci i powiedzmy, że wytrzymałość do 30. Tak jest. No i tak, teraz czeka nas walka z chyba najtrudniejszym bossem w tym odcinku, tak bym stawiał. Pamiętam, że dosyć ciężko było sobie w sumie z nim poradzić. Przynajmniej te 40 odcinków temu, kiedy próbowałem na niego zwyciężyć. Dobra, w każdym razie mamy kolejne jeszcze złote nasiono, czyli całe leczenie sobie niedługo dodamy. No i mamy tego wroga straszliwego. Z tego co widziałem, dałoby radę właśnie przejść mu na plecy i sprzedać darmowy jakiś mocny atak, więc od razu się jakkolwiek przygotuję do tego pojedynku. Zobaczymy, czy w ogóle damy radę. Wydaje mi się, że ta walka może być naprawdę dosyć ciężka, ale jeżeli mamy sojusznika, to raczej powinno być dosyć proste. Tak bym obstawiał. Sojusznik jest po prostu zbyt mocny, nie wiem, od dłuższego czasu w zasadzie żaden boss nie był dla mnie jakimś większym wyzwaniem. Dobra, w takim razie mocny atak? Atak go od razu. Rozpocznę, powiedzmy. Patrzę, ile on ma zdrowia. Nie, chyba powinniśmy sobie poradzić z tego co widzę. O kurde, panowie! Ale ataki jeszcze krwiste jakiś. To krwisty gargulec, z tego co widzę.
Dobra, w każdym razie dobre obrażenia wykonujemy. Huran! Wow! Widzieliście to? Na strzał mnie zamordował. Okej, dobra. Totalny one shot. Całe życie. Dobra, w takim razie drugie podejście. Od razu sobie zaatakuję z tego ataku magicznego. Zaspamuję kolesia i może to jakkolwiek zadziała. Zobaczymy. Kurde, ale mi uciekł, no. Trzeba odpowiednio te ataki jednak wykonywać. Dobra, teraz wyszło trochę lepiej. Patrzcie, jaka furia niesłychana. W sumie po tym, co ja wcześniej zauważyłem, wolę się uleczyć chyba po każdym w sumie jego uderzeniu. Nie wiem, co ten koleś zaraz może mi zagwarantować. Patrzmy na te czerwone ataki w szczególności. No właśnie, to uderzenie by bardzo bolało, to z pewnością. Kurde. O, nareszcie zastagerowany, wspaniała sprawa, więc od razu spamujmy. Jeszcze mamy 9 leczeń, więc... Nie ma się co przejmować. Come on! Nie zdążyłem zaatakować niestety. Ma tak mało zdrowia. Ostatni atak. Najlepiej w powietrzu jeszcze. Dobra, pokonano wroga, najlepsza sprawa, ale pojedynek. Ile ja w ogóle jeszcze golda dostałem? 100 tysięcy, czarne ostrze gargulca oraz czarna halabarda gargulca, zobaczmy. Wielki miecz z brązu używany przez nieustraszone gargulce, załatany poczerniałym trupim woskiem, zadaje święte obrażenia. W sumie miałem coś takiego, tylko że podwójne już w sumie. Bardzo podobna broń. I jeszcze mieliśmy jakiś topór, albo coś w tym stylu. Czyli mamy ten czarny topór gargulca. No te topory się w sumie powtarzają, mają także taki sam w zasadzie opis, te same umiejętności, tylko nieznacznie się różnią, więc w sumie nawet nie będę tego jakoś zbytnio czytał. W każdym razie przejdźmy do tej oto ogromnej budowli i zobaczmy, co to w ogóle będzie warte. Mamy tam jakiegoś mało przyjemnego... Chyba jakiś przeciwnik z tego, co widzę. Ciężko w sumie powiedzieć. Kurde, dużo rzeczy przed nami, naprawdę. Ten Kalit jest jednak o wiele bardziej skomplikowany, niż się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Dobra, powiedzmy, że pójdę w co by teraz pójść, a może w sumie jeszcze bardziej w zdrowie. Niech będzie i tak. No i z tego, co widzę... Mamy kogoś. Naprawdę bardzo tajemniczą postać, więc chyba będzie dało się porozmawiać. Podaj morożowe korzenie. A z tej strony z kolei nie, to już jest wszystko. Zmień akcję, jest jeszcze inna akcja, rozmawiaj. Nie, chwila, moment. Chcę porozmawiać. A, czyli nie jest zbyt rozmowny. Dobra, mamy kilka korzeni. I smell it. Death. Feed it me. Tarnished. Bring more death. I shall grant thee eye and claw. Feed me. Dobra, mam jeszcze więcej.
feed me more. This. Ha, czyli co chwilę dostajemy jakieś przedmioty. No mam jeszcze 3 morowe korzenie. Zobaczymy, czy wystarczy. More. I'm not sated. Feed me more. This. Dobra, to już takie same kwestie, żywotność bestii. Strange. There's something else. But the death yet quenches. Bring more. Jeszcze więcej. No dobra, jeszcze ostatnia próba. Come on! Już nie pamiętam, gdzie te morowe korzenie w sumie zyskiwałem. Ach, kurde, jeszcze nie jest syty. No i mam problem. Dobra, czy jeszcze więcej morowych korzeni musimy jakkolwiek się nachapać na przestrzeni naszej rozgrywki? No dobra, czyli ta lokacja w sumie została sprawdzona. Co jeszcze może nas w sumie czekać? Z tej strony jeszcze mamy taką ogromną budowlę. Tego w sumie jeszcze tak dokładnie nie sprawdzałem. Czy wiem, że tam jakaś walka z przeciwnikami była mało ciekawa. Z tymi całymi łucznikami mogę sobie tam jakkolwiek przejść, ale nie wiem, czy tam będzie coś super nadzwyczajnego, prawdę mówiąc. Też jakoś poza odcinkami to wszystko próbowałem w zasadzie przejść, ale nie odnalazłem wtedy niczego konkretnego. To było jeszcze całkiem dawno temu. Tak, czyli mamy tych całych snajperów mało przyjemnych, możemy sobie przejść koło nich. O kurde, co mi koleś jeszcze wykonał? A w sumie mogę go załatwić, a nie ma aż tak dużo zdrowia. Problem jest jednak w tym, że tam jeszcze dalej jest jakiś kolejny przeciwnik tego samego rodzaju. O kurde, co mi się stało? A nie ma on aż tak dużo zdrowia, jak sobie widzicie. W sumie nawet chyba warto zejść z tego konia, żeby przypadkiem mi go nie zniszczył. Rzeczywiście jakoś dużo w sumie za to nie otrzymujemy, 2000. O kurde, jeszcze do mnie strzela kolejny łucznik, trzeba na to zwrócić uwagę. Więc skryjmy się w jakimś przejściu, nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, okej, dobra. No i teraz skracamy dystans. No i tam mamy na horyzoncie jakiś o wiele większy zamek. Wydaje mi się, że tam jeszcze byśmy coś ciekawego otrzymali. Zaraz mi zniszczy konia. No nie, tak nie może to wyglądać. Dobra, skracamy dystans. Czy on ma jakieś wrażliwe punkty w tym miejscu? Nawet nie wiem. O, szykuje się ten ognisty atak, dobra. To pamiętam w sumie ze wcześniej. Jedyny atak, na który w sumie należy uważać. A oprócz tego raczej wróg nie powinien stanowić teraz wielkiego zagrożenia. No tyle, że ma bardzo dużo HP niestety. Z tym razem? Dobra, załatwione. Ta lokacja już była, powiedzmy, dosyć prosta. W każdym razie mamy przejście do tego ogromnego zamku jeszcze na sam koniec. Kurde, ten ogromny jeszcze dzban. Może to będzie jakaś walka z bossem na takiego ogromnego stwora. To byłby największy w całej grze, rozmawiaj. No, zobaczmy na to. Jaki straszny. Widzisz teraz czerwony znak przyzywania rycerza wielkiego naczynia. Widzę gdzieś czerwony znak? Szczerze mówiąc, nie widzę niczego konkretnego. Może w tym całym Kelit, ale... nic takiego w sumie nie widzę. Więc ciekawa sprawa. Nie da się już chyba porozmawiać. No dobra, w każdym razie jakieś wyzwanie otrzymałem, które w sumie jest dosyć ciężkie do znalezienia. Ha, może jeszcze w taki sposób go zamorduję, to było dosyć ciekawe.
Jeszcze zobaczmy, czy mógłbym do tego miejsca się dostać. Nie, wydaje mi się, że nie będzie takiej możliwości. Chyba, że jeszcze jakoś naokoło przejdę, ale w sumie wątpię. Dobra, czyli ta sprawa została w sumie załatwiona. Jeszcze jest jedno miejsce w tej całej krainie, którego nie przedstawiłem, a mianowicie Boska Wieża Kelit. No w sumie udało mi się wcześniej tego save'a odblokować, ale to nie jest taka trywialna sprawa, więc powiedzmy, że wam mniej więcej pokażę jakąkolwiek taktykę na tą lokację. No to nie było aż takie proste, żeby się tam dostać. Trzeba było wykonywać dosyć zaawansowany parkour i ci wrogowie również byli dosyć potężni. Jak to ja to wszystko w ogóle robiłem? To było jednak 50 odcinków temu. Mniej więcej. Chyba jakoś tędy dał radę do tego miejsca doskoczyć. Tak, rzeczywiście. Po tym drzewie? Chyba tak. No i proszę bardzo, teraz musimy co chwilę właśnie walczyć z takimi przeciwnikami. Oni nie są w sumie aż tacy prości niestety, więc nie jest takie łatwe zadanie, ale w każdym razie możemy już tędy wejść. No, gorszy jest ten cały parkour. Czasami będą takie właśnie dosyć przerażające dziury, które trzeba będzie jakkolwiek skrócić. Tak, czyli na przykład w tamtą stronę dałoby radę jakkolwiek zejść, ale ja osobiście w tą stronę raczej podejdę. Chyba lepszym rozwiązaniem jest skakanie na tym koniu przez te całe dziury. To ma się większy, powiedzmy, potencjał. No i teraz od razu bym sobie jakkolwiek z tego zszedł najlepiej, dobra. No i po raz kolejny wskakujemy na tym całym koniu. No, na koniu o wiele łatwiej jednak sterować, muszę w tym miejscu przyznać. Jeżeli chodzi o taki parkour, tam są jeszcze jakieś niższe chyba tereny, można to wszystko zbadać, ale w sumie nie widzę żadnych konkretnych przedmiotów, więc chyba sobie to już raczej pominę. W każdym razie wydaje mi się, że to może być trochę jednak dłuższa lokacja. Tak to się w sumie prezentowało trochę wcześniej. Zaraz zobaczymy. W każdym razie mamy tego całego save'a, którego już w sumie wcześniej odblokowałem i mamy Boską Wieżę Kelit. Rozwój postaci, niestety na nic mi teraz nie stać, więc zobaczmy, czy będę mógł się jakkolwiek dostać na nowe tereny. Już w sumie wcześniej załatwiłem tego całego Radana, więc myślę, że to jest całkiem możliwa sprawa. Mamy te całe wrota, chwila, moment, nie, z tej strony? Dobra. No i ta cała winda się jeszcze szykuje, okej. Nie, to w takim razie dosyć typowo wygląda ta cała lokacja. Może jeszcze jakoś niżej bym sobie zszedł później. Ja na samym wstępie zobaczę, co jest na samym szczycie. Czyli tą ogromną runę Radana teraz się zapewne dostanie. Zobaczymy. Już w sumie kilku tych bossów głównych załatwiłem. Tego Radana, Godrika, Renale, Ricarda oraz Margotta, chyba tak się nazywało, czyli 5 już mamy. Ciekawe, ilu ich jeszcze będzie. Czyli tu już nie ma żadnego save'a, mamy tylko spojrzenie o wiele niżej na tamte oto rejony. O, tam już byliśmy trochę wcześniej. A tam z kolei patrząc, a to patrzymy na tą ogromną górę, tak? Już tam się mniej więcej znajdowałem jakoś trochę wcześniej. Dobra, w każdym razie zobaczmy, co to wszystko będzie warte. Mamy runę Radana, całe szczęście, czyli typowa sprawa. I teraz, co to może być w ogóle jeszcze warte, pytanie. A, czyli zwiększę maksymalną liczbę punktów życia, PS i energię. Całkiem ciekawa sprawa. Ja osobiście cały czas gram na tym standardowym. Od tego Godrika pierwszym to w sumie zwiększa wszystkie statystyki o nieznaczną ilość, więc
Raczej pozostanę przy tym buildzie. W każdym razie widzę, że jeszcze mamy do czynienia z innym przejściem, jakimś nieco niżej. Więc jeszcze to bym sobie jakkolwiek sprawdził. Czy to będą jakieś dodatkowe katakumby? No, rzeczywiście mamy jakąś niby walkę pojedynczą, zobaczmy. Zapomniałem, kurde, wow! Co są za obrażenia straszne? No nie, nie mogę wyjść! Pomocy! Jezu Chryste! Nie chcę aż tak szybko jeszcze ginąć. Dobra, to będzie jednak dosyć ciężkim wyzwaniem. Może tak sobie jakkolwiek z nimi zwyciężę, zobaczmy. Naprawdę, come on! To nie może tak wyglądać, ale fail. Dobra, przynajmniej mamy jednego do załatwienia. Come on. A ci wrogowie są aż tacy potężni. Tego się w sumie nie spodziewa... Ale mnie koleś mnie tak kontruje na przeróżne sposoby. Dajcie w ogóle spokój. Przecież to jest zwyczajny wróg. Come on. Dobra, ostatni atak. Nie, z tego co widzę, przechodzimy na dosyć utrudnioną lokację. Dosyć ciężko będzie sobie na tych wrogów poradzić. Wysoki poziom jednak mają. Dobra. No i sprawa załatwiona, całe szczęście. W każdym razie, gdzie my w sumie teraz schodzimy? Jakoś o wiele niżej. To prezentuje się całkiem obiecująco. Tak, czyli z tej strony nie otworzymy. A więc ewidentnie trzeba będzie zejść nieco niżej. Tędy z kolei. A myślę, że to jakkolwiek rozpalę, chyba nie ma takiej możliwości. Kurde, w sumie ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że z tej strony dałoby radę jakkolwiek doskoczyć. O kurde! Okej. Dobra, to było dosyć ryzykowne. Chyba jest już po nas. Nie zeskoczę tak nisko, już jest po robocie w zasadzie. Ta, czyli... Więcej raczej nie wykonamy, to trzeba zrobić w inny sposób. Chyba, że tędy dałoby radę zeskoczyć, ale... Nie wydaje mi się, że to jest dobrym rozwiązaniem tam naokoło. Też nie ma takiej możliwości, kurde! Jak to wszystko w ogóle rozwiązać? Dobra, więc okazuje się, że trochę zawaliłem tą całą sprawę. Należało to zrobić w trochę inny sposób, żeby to jakkolwiek jeszcze przetrwać. Więc zaraz wam pokażę, na czym to wszystko polegało. W sumie nie chce mi się po raz kolejny na tych walczyć. Zaraz, czyli tędy trzeba było zejść. Teraz z kolei tędy i patrzcie na to. No ci wrogowie i tak mnie nie dogonią. Jeżeli natomiast tędy zeskoczymy w odpowiedni sposób, to patrzcie na to. To się oczywiście zrywa, ale... Okazuje się, że my jednak możemy to wszystko przetrwać. Więc dosyć ciekawa sprawa. W każdym razie, jak to dalej jeszcze załatwić? Chyba tędy da obrady jeszcze jakkolwiek wskoczyć. Spróbujmy. To może być dosyć ciężkim zadaniem, nie no. A nie, przepraszam, mogę jeszcze piętro niżej. Zwyczajnie chyba już tą sprawę załatwić, więc proszę bardzo, robimy jakiekolwiek postępy. W sumie ciężko było się domyślić tego rozwiązania. W każdym razie, co mamy jeszcze dalej wykonać teraz? Pytanie, tędy jakkolwiek zeskoczymy, to może być dosyć ryzykownym podejściem. No ale w sumie nie widzę niczego innego. Trzeba będzie się wykazać parkurem na wysokim poziomie. Trochę żeśmy stracili, ale... Przynajmniej żyjemy. Na czym to w ogóle wszystko polega? Żeby cały czas niżej zeskakiwać? Chyba tak. Dosyć tajemnicze podejście. Nie wiem, czy w sumie wszystkie szczegóły udaje mi się odnajdować w tym przy takim podejściu. Tędy mamy jeszcze kolejnego wroga. Jak to wszystko załatwić? Chyba dałoby radę jakkolwiek jeszcze przejść, ale... Ten wróg może być dosyć problematyczny. Dobra. Okej, stawiałbym, że odblokujemy tamte wrota za wcześniej. Teraz się zresztą przekonamy, co nam to w ogóle zagwarantuje. No, przy okazji jeszcze walka z jakimś przeciwnikiem pojedynczym, nawet się w sumie tego nie spodziewałem. No,
to nie będzie również prosty wróg. Weź próbuję z jakiejś ciemnej magii w sumie jeszcze uskuteczniać ataki. Dobra, przepięknie kolesia, przebiliśmy, ale... O, jak sami widzicie, ta lokacja jest jednak dosyć ciężka. No i to było warte jakiś pojedynczy materiał kruniczny, wspaniała sprawa. Jeszcze może naokoło cokolwiek odblokujemy, ale w sumie... to nam chyba jakoś dużo nie zagwarantuje. Ciężko w sumie powiedzieć. Wydaje mi się, że... może jakoś tędy? Mamy niby kolejną zaskocznię, ale... w sumie... ciężka sprawa. Nie, wydaje mi się, że najlepszym podejściem będzie jednak zjechanie chyba tą całą windą. No, przy okazji mam jeszcze kolejną drabinę, której nie zauważyłem. Może to będzie ten cały... save do odblokowania. To by się jednak bardzo przydało. W sumie nawet dokładnie nie wiem, gdzie ja teraz wychodzę. Jakieś niby piętro wyżej, no jakiś skrót zapewne. Ta, rzeczywiście, okej. Okay. Czyli tego w sumie właśnie potrzebowałem. No i tak, to już będzie przejść na te wyższe rejony. Więc cudowna sprawa. No ale ja osobiście już nie będę tego wykonywał w zasadzie. I tak zrobiliśmy niezłe postępy. Dobra, więc jeżeli chodzi o tą windę, to próbowałem jeszcze tam niżej zjechać, ale w zasadzie nie było żadnych innych postępów, nigdzie już się nie dało normalnie zeskoczyć, więc wydaje mi się, że twórcy chcieliby, żebym jednak jakkolwiek tędy się przedostał, ale no w sumie ciężko powiedzieć o tędy z kolei. A, już dobra, już wiem, jak sobie z tym radzić. Na podstawie tego pierwszego... przejść, mniej więcej mam, powiedzmy, pierwszą ideę. Więc patrzcie na to, jeżeli na to zeskoczymy, to się znowu załamie i znowu zeskoczy na sam dół. Tak jest, rzeczywiście. To wygląda dosyć nierealistycznie. No dobra. No i teraz zjedziemy sobie na sam dół. Wspaniała sprawa. No i przy okazji chyba mam jakiegoś save'a. Tak jest, rzeczywiście. No to znajdujemy się na dosłownie samym dole. Niby mamy jeszcze 42 tysiące golda, ale rozwój postaci chyba mi na nic teraz nie stać. No, zawalczymy sobie jeszcze z jakimś bossem, tego bym się w sumie spodziewał. O. Znowu szykuje się ciężki pojedynek. Dobra, ładnie kolesia przebiliśmy, teraz mocny atak jeszcze wlepimy. No, proszę bardzo, jakie wspaniałe podejście bez utraty zdrowia. No i teraz idziemy na walkę ze strasznym bossem zapewne. Dobra, wzywam sojusznika i... zobaczmy, na czym to będzie w ogóle polegało. Jakieś ataki... czarna magia, dosłownie. Kurde. Wszystkie moje ataki do tej pory uniknął. Dobra, dopiero teraz. Ma postał jakiejś czarnej skóry, ale... nie wydaje się być aż taki potężny. No, zobaczymy, jakie będzie miał ataki jeszcze. Kurde. No. Wydaje mi się, że już w sumie z takim walczyłem wcześniej. Ta, była kiedyś walka z tym bossem. I taka była dzielnica młynów, pamiętam. O rany, ile zdrowia mam najlepiej. W tamtym miejscu właśnie z tym przeciwnikiem walczyłem.
No i jeszcze dostajemy cały strój, wspaniała sprawa. I patrzcie, ile jeszcze złota, kurde, mam już 150 tysięcy, to się prezentuje całkiem nieźle. No raczej proszę bardzo, tym oto sposobem mamy wielki miecz zabójczyni bogów. To jest przedmiot legendarny, więc ewidentnie warto to wszystko sprawdzić. Popatrzcie jeszcze, jak wygląda, kurde, co za design. Święty miecz królowej o zmierzchowych oczach, która kierowała apostołami boskiej skóry, zanim nie pokonał jej Maliketh. Czarne płomienie, którymi władają apostołowie, pochodzą z tego miecza. Umiejętność czarny ogień królowej. Podpal klingę czarnym płomieniem zabijającym bogów, a następnie wykonaj zamaczyste cięcie. Naciśnij przycisk ponownie, by wykonać kolejne ataki. Czarne płomienie będą przez krótki czas odbierać punkty życia. No tak, to ewidentnie prezentuje się bardzo interesująco. Tak jak w sumie wszystkie przedmioty tej legendarnej jakości, więc warto się z tym wszystkim oczywiście zapoznać. Dobra, czyli proszę bardzo, trafiliśmy już na samo zakończenie, znaczy na sam początek. No i z tego co widzę, całe Kalid w zasadzie zostało sprawdzone. Tak, czyli patrzcie na to, całe Kalid mamy załatwione, cała właśnie ta Liurnia, czy tam jak to się nazywało. Nie, Liurnia była z tej strony, to był Midgrave chyba. Mamy również Wulkaniczny Dwór oraz okolice, to była jakaś specjalistyczna nazwa, ta Góra Gelmir chyba. Mamy cały płaskowyż, mamy całą stolicę prawie, no jakieś tam zostały nam sekrety. Co nam jeszcze zostało, to chyba jakaś rzecz w tych podziemiach, jeszcze będę musiał sprawdzić i później przejdziemy na tą zimową krainę. Więc tak, w sumie jesteśmy nawet blisko zakończenia, bym obstawiał. Więc tak, jeżeli interesuje Was kontynuacja tej wspaniałej przygody, no to polecam zostawić lajka, suba oraz dzwonka. No i w sumie to było na tyle, ja się z Wami żegnam, no i do jutra.